Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym, drugim odcinku trzeciego. To nie jest drugi sezon, to jest trzeci sezon. Sam nie wiedziałem o tym, dopóki mi nie napisaliście komentarza i sprawdziłem tego. Czekajcie, kamerka czy jest ok? Jest ok, także dzień dobry, siema. Pokazuję rączkę, jest trochę niżej kamerka, także wszystko powinno być spoko i... Ludzie, wy mi piszecie komentarze, jakbym ja w tą grę nigdy nie grał. Naprawdę, to jest dziwne. Czekajcie, muszę sobie przyciszyć trochę grę, ale ja w tą grę grałem. Ja miałem tu około 40 odcinków. Wiem, na czym to polega, a większość komentarzy to była: Flotar, ucieknij tak i tak, tak i tak. Ja zdaję sobie z tego sprawę, mam, ja wiem już, jak ucieknę, bo nawet tą ucieczkę robiłem 30 odcinków temu, wtedy, kiedy większości z was nie było na tym kanale. I kolejna rzecz, jaka mnie troszkę zdenerwowała, to był komentarz: Flotar, ściągnąłeś tą serię od Mandzia, coś tam, że zacząłeś nagrywać to więzienie dopiero jak on przeszedł. Słuchajcie, ja go nawet nie oglądam, naprawdę, ja go nie oglądam i mam gdzieś, co on nagrywa, i to nie jest powiedziane, że jeżeli osoba, a czekajcie, muszę się wyprostować, bo zgarbiony do kamerki siedzę. Jeżeli osoba A nagrywa coś, to osoba B także to może nagrywać i to jest normalne, tylko że wiecie, ja to tłumaczę do osób, które kompletnie nie ogarniają, co się dzieje. I pograłem sobie właśnie, już wracając do rozumowania toku i wszystkiego innego. Mamy dzień trzeci, pograłem sobie jeden dzień, kompletnie nic się nie zmieniło, poza tym, że trochę mam więcej inteligencji i powoli możemy zacząć tworzyć pewne przedmioty. Wow, a gdzie ja mam? Okej, broń, bo oczywiście strażnika już zaatakowałem, bo chciałem sprawdzić, czy będzie tak samo łatwo jak w Prison Architect. Niestety jest smutno, źle i niefajnie, bo jeden strażnik mnie zabił. I zobaczymy, jak to wszystko będzie. Może sobie oddalę trochę mikrofon. Nie wiem, jak mi będzie słychać, ale idziemy na stanowisko ogrodnika, czyli tam, gdzie jest najlepsza praca i mówiliście: Flotar, idź jako bibliotekarz, bo z bibliotekarza najłatwiej uciec, bo tego pomieszczenia nie sprawdzają. Ale ludzie, ja wam to mówiłem w pierwszym odcinku, że tego pomieszczenia nie sprawdzają. Przepraszam, trochę się zdenerwowało mnie to, że mówię o jednej rzeczy, a wy mi piszecie to tak, jakbyście w ogóle nie oglądali odcinka i nic kompletnie, wiecie. Mówię wam coś, a wy mi piszecie to samo. To jest niefajne, to jest naprawdę niefajne. Ale dobra, jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. Nie wiem, coś ostatnio mi się dzieje z kanałem. I w sumie to będzie taki też test, czy wszystko. Dzisiaj mieli być The Escapiści The Walking Dead oczywiście, ale wrzucę je pewnie jutro, bo chciałem po prostu coś sprawdzić, bo coś mi się chyba z kanałem dzieje na YouTubie i takie tam gówniane rzeczy, które nikogo nie interesują. Także możemy już w sumie zacząć powoli ucieczkę. Mamy tutaj regał na książki. Jaki jest plan? Rozwalamy tą ścianę. Czekajcie, bo ja pamiętam, bo ja sobie muszę to przypomnieć. Ja chyba tą ścianę wtedy rozwalałem. Ej, przecież ja mogę zacząć dubać widelcem czy tam nożem. Także zaczniemy już dubać. Mam 12 czegoś tam. Zauważyłem pewną rzecz, że trudniej niż w starych wersjach The Escapist, trudniej jest znaleźć jakieś czerwone przedmioty u kogoś w szafkach. Naprawdę. Pograłem sobie i mam tak mało tych przedmiotów, że ja nie wiem, co mam robić. Dobra, rozbijamy ścianę, zaczynamy wielką ucieczkę, która zakończy się nie wiem kiedy. Ale mam do The Escapist jeszcze DLC, także nawet DLC były w... W czym były? DLC, ojeju, idzie jakiś typek, siema typku. DLC były już na moim kanale Escape Team, gdzie na przykład uciekamy za pomocą czołgu. Mogę by tego, był odcinek z... O kurde, Furman, czemu ty leżałeś? Był odcinek z generatora, znaczy z edytora map, gdzie mogliśmy sobie tworzyć mapy własne. Też fajna całkiem sprawa, jeżeli zrobicie jakąś mapę dla mnie, to oczywiście postaram się ją nagrać, ale żadna mapa się nie pojawi, bo i to będzie w sumie smutne, ale spoko, nic się nie stało. Zdarza się, wiem, że słychać klikanie, nawalanie myszkiem. To jest Hadesiak, czy coś masz dla mnie? Masz folię, folia i taśma, albo folia i metal, albo taśma i metal tworzą worek i to mi będzie potrzebne, żeby przekabacić tam resztę przedmiotów, ale oczywiście zanim to zrobimy, troszeczkę minie i będziemy tam chcieli rozwalić dwie ściany. Za chwilę wam pokażę, o jakie dokładnie ściany mi chodzi. Czekajcie, 59, mam nadzieję, że strażnicy się nie obrażą. Jeżeli... O, odsuń się, Flotar, super. Po prostu rozwalamy tą ścianę pierwszą tutaj i później rozwalamy tą ścianę i mamy nieograniczony zapas drewna.
i to będzie naprawdę fajna rzecz. Czas wolny, okej. Czyli czas wolny oznacza kradzież, okradnij szafki innych, przynajmniej tak do tej pory to wyglądało. Folia. Dobra, folia się przyda. Właśnie, ja muszę przenieść przedmioty z mojej szafki. Znaczy z kogoś szafki do mojej szafki. Bo zobaczcie, że narobiło się tu naprawdę niefajnych rzeczy masę. Co? Narobiło się tu naprawdę niefajnych rzeczy masę. Że jest dużo przedmiotów, których będę potrzebował. Oczywiście banany. Kto ma banany? Matyniu. Matyniu jest takim bananem trochę, także pasuje to do niego. Mam nadzieję, że to oglądasz, Mati. Pozdrówki. Akurat jest kanał niżej na TS-iku. Także może ogląda to foliat. Nie wiem, po co mi tyle tej folii, ale czerwone zioło zawsze w cenie. Zawsze lubię czerwone zioło sobie spalić. Okej. Okay. Winorośl, brudny uniformy więźnia. Ciekawe, czego brudny. I zauważyłem, że strażnicy mają tendencję do bagowania się. I zobaczcie, no dostałem tylko folię, nic więcej. Gdzie są pilniki? Kiedyś, gdy nagrywałem The Escapist, to miałem mnóstwo pilników i taśm klejących, bo to jest podstawa każdej budowli. A teraz co mogę zrobić? Jedynie mogę iść do nich i handlować z nimi. Dobra, co ty, furman, chcesz ode mnie? Sam prosi się o lanie. Który to jest Sam? Zireal, właśnie, też mi zwróciliście uwagę, że to nie jest Zireal, tylko Zireal. I jego kumple napadli mnie i obrabowali. Gra w kości jest teraz ich fantem. Odzyskaj co moje, a dostaniesz coś w nagrodę. Nie. Nie, furman, sorry, ale nie bawię się w takie rzeczy. Nie wiem, o co chodzi z tymi strażnikami. O, chyba Zireal się pobił. Dalej. Szkłonóż, jedna z najlepszych broni. Chyba, że... Ale jestem... Uwaga, uwaga! Czy mi się to uda? Nie mogę przejść! Nie mogę przejść z ciałem, o co chodzi? Dlaczego nie mogę z ciałem przejść? Zobaczcie, on ma szkło nóż, jeden z najlepszych przedmiotów do walki wręcz i nie tylko, a tak naprawdę tylko. Dobra, poszukam kogoś ze sklepem. O, Stachu. Tak, duct tape, na pewno kupię taśmę klejącą i młotek służy jako broń, także nie jest to zbyt teraz mi potrzebne. I zobaczymy, jak był ten crafting, czy to tak było? Torba z kontrabandą. I tą torbę wystarczy mieć po prostu przy sobie, gdy będziemy przechodzili przez bramkę. Ona oczywiście będzie nam się rozwalała, ale będzie całkiem przydatnym przedmiotem. I teraz, tak to się robi, o nie, pilników chyba. Ty, po raz pierwszy widzę ten przedmiot. I nie wiem, po co ja to zrobiłem. Zmarnowałem masę rzeczy, żeby to zrobić. Ale dobra. Dwie folia. Co w ogóle z folii mogę zrobić? Chyba nic. Chyba nic takiego. Nic się nie dzieje. Dobra. Ja oczywiście, jeżeli będą bardziej skomplikowane craftingi, to sobie otworzę stronkę z craftingiem. No na razie nie mam nawet pilników, także nie jest to w ogóle potrzebne. Okej, po co mi tutaj nóż? Po co mi tutaj nóż, to nie wiem. Na początku sobie oczywiście zrobię wszystkie przedmioty w czym sobie zrobię przedmioty? W mojej bazie, powiedzmy, w mojej celi, w moim domku, a dopiero później je przeniosę za pomocą tego worka do kontrabandy. Matyniu, czy coś ci się pojawiło w szafce? Banany. Ale banany już były. Latarka, okej, wiecie co, idziemy rozwalać tą scenę. Zobaczymy, czy mi się uda rozwalić w ogóle. Kurde. 17. Kolacja. O Jezu. Wiecie co jest lipne? Że ja muszę uczestniczyć w tych wszystkich kolacjach i tak dalej. Że to nie jest tak, że mogę sobie opuścić kolację i mieć ją gdzieś tak jak w The Walking Dead, The Escapist, tylko muszę uczestniczyć w tych kolacjach, bo inaczej się rozpoczynają jakieś dziwne... Ile to jest? 48, czyli dwa widelce pójdą jeszcze. Tak plus minus, chyba ten ostatni widelec zostanie. Ale próbowałem atakować nawet tych strażników, którzy tak się bagują, ale niestety nic z tego dobrego nie wyszło. Po prostu mnie zabili oni. Krem do golenia, apteczka, latarka, lina. Lina mi chyba nie będzie potrzebna, bo górą raczej nie będę chciał uciekać. No, potrzebuję pilników, jak najwięcej pilników i taśm klejących. I to będzie, bo drewno w sumie będę miał, dostęp do drewna będę miał za niedługo, a przydałyby mi się właśnie coś do rozwalenia tych ścian i później zrobienia podkopu. No, podkop będzie najtrudniej robić, bo trzeba będzie te podpory. Chociaż z podporami też nie będzie jakoś wielkiego problemu, teraz tak się zastanawiam, bo oczywiście będę miał mnóstwo drewna. Woohoo! W ogóle strażnik jest w tym...
w generatorze i nie muszę na tym więzieniu wyłączać generatora, z tego co wiem. I dlaczego właśnie, dlaczego zacząłem ten powrót do trzeciego sezonu od tego więzienia? Ponieważ na tym więzieniu skończyłem i tego więzienia nie przeszedłem, a resztę więzień, która była poprzednio, to mam już nagrane na kanale, jak z tych więzień uciekam, także polecam sobie sprawdzić odcinek, wpisać na YouTubie Flotar The Escapist i wszystko będziecie mieli ładnie jak na tacy. Dobra, sprawdzimy ogrodnik Flotar, krawiec, pralnia Ziralis. No właśnie, mówiliście, że mam iść jako bibliotekarz, ale nie mogę niestety iść jako bibliotekarz, także widzicie. Jest ciekawie, poczekamy. Matyniu z panem Adamem? Nie. Z kim się bijesz? Mati. Okej. Okay. Widzicie? No Jezu, co oni robią? Okej. Okay. Kokos, krem do golenia. Krem do golenia chyba się używa na kamery, z tego co wiem, z tego co pamiętam. Aby po prostu na chwilę oślepić te kamery, żeby nie widziały, że robimy coś niegrzecznego. Okej. Okay. Trójka. O Jezu, co ja zacząłem robić? Chciałem wydupać książki z biblioteki. To było dziwne. Ale zaczynamy ucieczkę, wreszcie. Znaczy, ta ucieczka pewnie trochę potrwa. Ale postaram się w następnym odcinku już mieć jakieś przedmioty. Siema Zireal. Przedmioty, które umożliwią mi przynajmniej jakąś częściową ucieczkę. W ogóle zauważyłem, że FPS-y mi spadają w The Escapistach i nie mam pojęcia dlaczego. Zobaczcie, jak ta gra wygląda, przecież ona nie powinna mieć wymagań. I tak coś się dziwnego dzieje i tak to wygląda. Odcinki będą jeden odcinek, jeden dzień, przynajmniej tak planuję. Chyba że chcecie po prostu, żebym w jednym odcinku robił dwa dni, to dajcie mi po prostu znać w komentarzach, wtedy będę wiedział. Bo wydaje mi się, że takie odcinki do 15 minut, to jest na przykład, nie wiem, mam chwilę wolnego, to sobie obejrzę, takie wiecie, na półgodzinne odcinki trzeba już znaleźć trochę więcej czasu. I co my tu mamy? Taśma klejąca, mundur strażnika. Mundur strażnika mi będzie potrzebny, ale powiedzmy, że później jakoś uda mi się to ogarnąć. Chociaż i tak nadal ubolewam najbardziej nad tym, że nie ma pilników. Pilniki to jest najlepsza rzecz. The Escapist. O, idziemy sobie upuścić mydło pod więzieniem. Chyba już tego achievementa mam, ale zrobię go jeszcze raz, bo dlaczego miałbym tego nie robić? Ups, upuściłem mydło. I to jest taki, wiecie, śmieszny mem, że upuszczamy mydło w więzieniu i za nami się czai taki rosły murzyn, na przykład Zireal. To jest oczywiście Zireal, ale to jest literówka. Dobra, 44 za chwilę powinien się dzień skończyć. Co to w ogóle jest beczka penarium? Jeżeli ktoś wie, do czego to służy, to niech mi powie. I do czego winorośl, te rzeczy, nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. I w sumie nie wiem, po co zbieram te kwiatki, ale wydaje mi się, że mogą mieć w dżungli jakieś tam znaczenie. Dobra, ja może szybko skoczę na siłownię, mam nadzieję, że nie będzie problemu. Potrzebuję trochę siły, chociaż nie, no ja potrzebuję inteligencji tak naprawdę, bo i tak będę się męczył w tym samym tempie. I właśnie, co daje reputacja u strażników? Że im więcej mamy reputacji u strażników, tym mamy rzadziej przeszukanie naszej celi. Także się to naprawdę ceni i lubię to, jeżeli mam przeszukanie co milion odcinków. Miętówki, spinacz, żyletka. Nie, chyba nic z tego nie będę potrzebował. No, tak mi się wydaje. Miętówki. Zmniejsza zmęczenie o 5 punktów. A, dobra, na niektórych rzeczach jest napisane, co to daje, a na niektórych nie. Chociaż mięso zmniejsza o 10 punktów, także mięso jest lepsze. Pamiętajcie, jeżeli macie do wyboru miętówki i mięso, wybierzcie mięso, bo jest zdrowsze. Chyba. W sumie nawet nie wiem, ale no takie musi być zdrowe mięso. A Walkis, masz coś jeszcze? Masz instrukcję tworzenia przedmiotów? Ja mam tutaj ze starych save'ów parę tych rzeczy. Parę... Wiem, jak tworzyć parę rzeczy, ale oczywiście na resztę będę miał... O kurde. Rozdwoił się, rozdwojenie. Będę miał wiki otworzone, także ja wam dziękuję na razie za uwagę. Wiem, że to odcinek może był taki chaotyczny i za chwilę się... Nie wiedziałem, co powiedzieć po prostu, ale nie wiem, tak czasami wychodzi i miało być bez kamerki, ale jest z kamerką. Jestem w tej bluzie i mogę sobie założyć kaptur, żeby było bardziej creepy, słegowsko, także ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, macham rękami jak debil. I zapraszam was na kolejny odcinek The Escapist, zwykłego, ucieczka z jungle, coś tam. Na razie.